Dawid Cieleń, przedstawiciel do spraw usług serwisowych. Jesteśmy na czwartych eliminacjach Mistrzostw Polski Kierowców w jeździe ekonomicznej w Pietrzykowicach. Mamy dzisiaj 12 kierowców. Kierowcy będą rywalizować na odcinku 30 km na nowo wybudowanej obwodnicy Wrocławia. Oprócz konkursu mamy też spotkanie z inspektorem transportu drogowego. Dodatkowo mamy też wystawione auto osobowe Volvo, w którym możemy też wziąć udział w jazdzie testowej. Trzech najlepszych kierowców awansuje do finału ogólnopolskiego, który odbędzie się 26 maja w Mochowie. Stamtąd główny finalista pojedzie do finału ogólnoeuropejskiego do Czech. Anna Pobiedzińska, Volvo Polska, dział marketingu. Główną nagrodą w konkursie The Driver's Fuel Challenge jest Volvo C30. Specjalna wersja proekologiczna e-drive, która charakteryzuje się minimalnym zużyciem paliwa, jak również emisją CO2. Samochód wyposażony jest w nowoczesny silnik diesla o pojemności 1,6, mocy 115 koni mechanicznych, jak również 270 Nm. Cechą charakterystyczną modelu Volvo C30 Drive jest system start-stop, który zatrzymuje pracę silnika przy dłuższym postoju na światłach lub w korku. Średnie zużycie paliwa w tym modelu to 4,3 litra na 100 km. Zostaliśmy zaproszeni do takiej prelekcji, która ma przedstawić kierowcom obowiązujące przepisy, ale także zmiany tych przepisów. W ostatnim czasie te zmiany były dosyć istotne. Mocno zmieniła się ustawa o transporcie drogowym, ale też inne akty, takie jak prawo ruchu drogowym oraz inne wykonawcze, z którymi ustawa o transporcie drogowym się wiąże, między innymi ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych. No, wszyscy wiemy, że jazda ekonomiczna równa się odpowiednia prędkość i tutaj jak najbardziej ten wpływ tej ekonomicznej jazdy ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Oczywiście taki konkurs jak najbardziej powoduje wzrost świadomości wśród tych kierowców, że ekonomiczna jazda połączona z bezpiecznym przemieszczaniem się, bezpieczną prędkością, ale też odpowiednim prowadzeniem pojazdu, bo tutaj jest oprócz tego wymagane odpowiednie zachowanie się kierowcy w zakrętach. Tutaj słyszeliśmy o na początku jakby przedstawiane zasady tego konkursu, jaki ładunek został umieszczony na tym pojeździe, jaki on ma środek ciężkości, że jest nisko osadzony. To była dobra informacja dla tego kierowcy, jak ma zachowywać się na przykład w zakrętach. To wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo. Kierowca, wiedząc, jaki ma ładunek, jak wysoko rozmieszczony, jak zabezpieczony w połączeniu z prędkością, może sobie odpowiedzieć, jak bezpiecznie, ekonomicznie prowadzić pojazd. Pomiarów w konkursie The Driver's Fuel Challenge dokonujemy dzięki urządzeniu DynaFleet. Zdalnie sczytujemy, dzięki aplikacji zdalnie sczytujemy wyniki konkursowe. Wyniki te to zużycie paliwa na odcinku konkursowym oraz czas przejazdu tego odcinka. W dniu dzisiejszym w Pietrzykowicach kierowcy pokonują odcinek 30 km. Ich zadaniem jest uzyskanie jak najmniejszego spalania na tym odcinku oraz pokonanie go w wyznaczonym limicie czasu, który wynosi 28 minut. Nazywam się Mateusz Krosta, reprezentuję firmę Krosta Spółka Jawna. Jeżdżę samochodem marki Volvo od 2004 roku. Jeździ mi się nim bardzo dobrze. Są niezawodne. No i tyle. Dzisiaj odbyła się jazda próbna. Poszło mi, wydaje się, że dobrze. 27 litrów na trasie przejazdowej z czasem 25 minut. Zbigniew Urgu. Przyjechałem z Kędzierzyna Koźla. Jestem z firmy Solidaris. Jeżdżę w transporcie międzynarodowym. Volvo 460 koni, szynią manualną. Na co dzień jeżdżę cysterną, przewożę materiały niebezpieczne, ADR-y różnej klasy,
zaczynając od klasy trzeciej, kończąc na klasie dziewiątej. Pierwszy raz tutaj jestem w Pierczykowicach w serwisie Volvo. Ogólnie trasa jako taka była w miarę dobra, pogoda jako taką dopisywała. Czyli 25,5 litra, czas przyjazdu 28 minut. Pan Andrzej Parecki. Trzeci miejsce. Miejsce drugie. Na pewno powie znowu drugie. Zbyszek Matanina. 25,08. Dariusz Serafiński. Zużycie paliwa 24,5 litra, czas przejazdu 26. Nazywam się Dariusz Serafiński, przyjechałem tutaj z miejscowości Warta, to jest koło Sieradza. Na co dzień jeżdżę w firmie PAWTRANS w transporcie międzynarodowym, czyli cysterny PAWTRANS wiadomo. W konkursie Volvo biorę udział pierwszy raz. Trasa była w miarę prosta, że z tym, że wiatr wiał troszkę, także ogólnie było dobrze. Udało mi się zwyciężyć, oczywiście nie spodziewałem się tego. Jestem szczęśliwy. Dam popalić wszystkim w Mucholie.